W dzisiejszym odcinku z Europy Universalis 4 przywrócimy chwałę pewnej małej polskiej dynastii. Jedna dynastia, by rządzić wszystkimi. Przy okazji zdobędziemy pewne osiągnięcie. Atwick Legacy posiada 10 unii personalnych. A i drodzy imperialiści, wpadnijcie na NB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Spora wyprzedaż. Polish Poland, czyli kontynuacja mojej kampanii od Opola przez Śląsk do przywrócenia tej wspaniałej piastowskiej dynastii na tron Polski. Oh my god, kto tutaj rządzi? Poprzedni odcinek zakończył się właśnie zdobyciem achievementu Back to the Piast. Dzisiaj będziemy lecieli po Atwick's Legacy, czyli musimy posiadać 10 unii personalnych, tak, czyli to, co tak bardzo lubicie w moich odcinkach, bo tak łatwo mi wpadają te moje unie personalne, co nie zmienia faktu, że w ramach tej kampanii nałapałem już ich 4. A dynastia Piastów, to ten taki różowy albo łososiowy kolor, znajduje się naprawdę na sporej ilości tronów europejskich. Jednocześnie jesteśmy też cesarzem Holy Roman Empire, przeprowadziliśmy już 4 reformy, wkrótce będzie 5, no i wtedy będę decydował, czy lecę w decentralizację, czy centralizację. Zazwyczaj leciałem w centralizację, bo jest to bardzo mocne rozwinięcie. Tym razem może pójdziemy sobie w decentralizację. Troszeczkę to zawsze wzmocni mój kraj, jak i cesarstwo. W sumie to już polskie cesarstwo piastowskie. A jednocześnie nie dostanę miliarda pierdyliarda wasali, którzy będą mi wszystko za nie podbijali. I kampania może jeszcze w jakimś tam zakresie będzie ciekawsza. Jako, że będę tych slotów dyplomatycznych troszeczkę potrzebował, no to jednak zjem zakon krzyżacki. I teraz to, co muszę robić, no to pilnować wrzucanie swojej dynastii na trony innych krajów. Na celowniku obecnie, z tego co widzę, mam Anglię, czyli muszę, no, trzymać Royal Mariage z tym krajem, licząc na to, że moja dynastia wejdzie na tron po śmierci Edmunda I Tudora. Zwyczajowo jeszcze w tej kampanii zużyłem chyba 2 razy opcję za punkty favorów, która powoduje, że wrzucamy naszego krewnego na tron danego kraju. Robiłem to kilka razy w Hiszpanii, ale Hiszpania za każdym razem pozbywa się Piastów. No to jest takie niefajne, ale będę dalej próbował. Bo Hiszpania to 2 unie personalne naraz. O nie, chyba że zjedzą mi to biedną Portugalię. Jest, wreszcie też powstała i ona, wielka, potężna i zielona Rosja. Specjalnie nie wchodziłem na tron rosyjski wcześniej. Chciałem, żeby pojawiła się tutaj dynastia carów piastowych. No i dopiero teraz będę starał się przejąć ten kraj dla siebie. Rosja pod dynastią Piastów raczej nie będzie takim zjebanym krajem jak obecnie. Chyba, bo Polacy wszystko potrafią spierniczyć. Mam chyba za dużo relacji, teraz widzę. Dość wkurzające jest to, że muszę dosłownie co miesiąc patrzeć na tą główkę, czy Anglia nadal ma szansę dostać naszą dynastię, czy może jednak muszę na jakiś inny kraj patrzeć. I to na serio, ja w ten sposób to robię. Co miesiąc zerkam na tą główkę. Jak tylko słyszę, że to wpadniecie takie pieniędzy bardzo typowe, robię taki ruch myszką i patrzę jeszcze raz. O, darmowe pieniądze, ja to lubię. W międzyczasie jednak te wymuszone unie spowodowały, że mamy bardzo dużo agresywnej ekspansji, 60 punktów praktycznie. No więc trzeba poprawić tutaj dużo relacji. Tak, muszę jednak przekupić moje unie personalne, żeby były bardziej lojalne. A tymczasem Anglia się zmniejsza. I co tutaj powstało w ogóle? Jeszcze chyba nigdy tym nie grałem. Chyba był jakiś pogrom wśród europejskich władców. O, i zobaczcie, mam kolejną okazję. Saksonie, 41 lat, jest spora szansa, że zaraz zemrze. A zobaczcie, Saksonia nie ma dużej ilości Royal Mariage, tylko ja i jakiś Lunenburg, więc siłą rzeczy na morze wejdzie moja dynastia na tron. No i też mając tak mało Royal Mariage, ma małe szanse na to, że pojawi się AI. Osobiście znam osoby, które na przykład też stosują tutaj taktykę Alt F4, zdobywając tę unię. Ja podeszłem w tej kampanii tak, że chyba jej nie stosowałem do tej pory. Nie wiem, niech przypomną mi osoby, co były na stronie, czy stosowałem Alt F4 w tej kampanii, czy nie, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Ale mogę wam powiedzieć, że w tym odcinku ani razu tego nie użyłem. I mamy to! Piastowie na tronie Anglii. William III Piast. No, raczej długo tu nie porządzi, bo... Gdzie to jest? O, właśnie ta opcja, czyli żądamy roszczeń do tronu. Znaczy, to dziwne zdanie, żądanie roszczeń do tronu. Mamy roszczenia do tronu oraz go żądamy. O, tak jest po polskiemu. Trochę ryzykuję, nie wypowiadając od razu wojny, ale dowożę jeszcze wojsko. No, szybciej, szybciej. A i tak dostałem czarną flagę. Przecież nie wezwę Francji, bo przed chwilą miała wojnę z Anglią. Oh my god. Nie mam czarnej flagi? Czy ktoś mi powie, jakim cudem nie mam czarnej flagi? Nie wnikam w to, skoro naprawdę to jest dziwne. Powinienem dostać czarną flagę, bo miałem wojska na terytorium kraju, okej, z którego mam przejście,
ale ten kraj nie bierze udziału w wojnie. Powinien dostać czarną flagę w momencie wypowiedzenia wojny. Bardzo dziwne. Chyba, że znowu coś się zmieniło, oczywiście, bo pamiętamy, że 1.32, bo na takim patchu jeszcze gram tą kampanię, nie jest patchem idealnym, tu są jeszcze błędy. Mielibyśmy kolejną fajną okazję, teraz tak spojrzałem, żeby dostać Mołdawię, 71 lat, tylko że Mołdawia chyba właśnie przestaje istnieć, a na tron Tristamarów po raz chyba trzeci wrzucam mojego krewnego. Zobaczcie, August Piast wchodzi 22 lata, tutaj 41 lat, oby on żył i przejął dynastię. Ale tak jak mówię, bardzo często już widziałem, jak Tristamarowie znowu wchodzą na tron, więc ja tutaj nie ufam temu i znowu lecę w Curry Favors, żeby nabić tutaj 100 punktów, a rośnie nam to bardzo, ale to bardzo szybko. Bardzo podobną sytuację mamy w Szwecji, zobaczcie, ile ja tego tutaj nabiłem. Wrzucam Piastów na tron, gdzie to jest, o, mamy 26 lat, 24, kolejny August w sumie. Oj, chyba nie będą zadowoleni z tego władcy, no ale liczmy na to, że będzie tutaj utrzymany. No i tak jak mówię, no spodziewam się, że mogą być z tego tytułu problemy, więc jakby to powiedzieć, od razu będziemy wysyłali naszego dyplomaty, żeby ponownie nabijał 100 punktów. I powiem wam też, że sojusze będę zrywał dopiero w momencie, kiedy nasza dynastia już będzie rządziła z danym krajem. I dopiero wtedy będę polował bardziej na wymuszenie Unii, na zadziałanie się tej Unii, bo tak to mówię, no bardzo to może być ciężkie przejęcie tych krajów. Tym bardziej, że często bywa dość pechowo, że na przykład dostałem Danię, okej, ale Dania dosłownie 10 lat wcześniej straciła Szwecję. Gdybym to zrobił szybciej, no to nie dość, żebym dostał też Norwegię, no to też udałoby nam się dostać Szwecję pod buta jednocześnie, ale się nie udało, więc trudno. Jakim cudem Mołdawia przetrwała to wszystko? Okej. Anglia bez większego problemu pada pod naszym naporem, tutaj ich zablokowałem. Więc nie mają z nami największych szans. Teraz lecę Carpet Siege'a i zaraz zobaczymy, czy uda nam się tu grać bardziej. Potrzebuje prawie 80 czy tam 90% na zdobycie tej Unii. Całkiem sporo. O nie! Mamy to! Mamy to! Francja wreszcie pod naszym butem. To może być problem. Mają o 5 punktów prestiżu więcej, ale na taką sytuację tutaj trzymałem pewną misję. I powiem szczerze, tu użyję Alt F4 na Francji. Sorry, ale jeżeli narodzi się wcześniej władca, to po prostu już mi się nie chce czekać. Uprzedzam. Więc Anglia staje się naszą Unią i co wkurzy naprawdę spory kawałek świata. W tym też i Francję. Oraz Saksonię, o nie... No ale Unię nad Anglią mamy. Co tu się stało z tą Saksonią? Czemu straciła całą Turyngię? Dosłownie miesiąc temu była cała. Co tu się stało? Nie, Hiszpania! Czemu to się zawsze dzieje naraz wszystko? No nie! Zdecydowanie musimy skorzystać z poprawienia relacji u papieża. No i zobaczcie, jak pięknie Piastowie się już prezentują. No zostało nam wepchnąć jeszcze Piastów tylko na Litwę, na Szwecję. Będziemy rządzili większością Europy. Nie, wy myślicie, że na pewno używam jakiegoś programu. Zobaczcie, kolejny władca, 53 lata, wrzucamy Piasta na tron. Zastanawiałem się, jakie idee kolejne zrobić, ale patrząc na to, jakie mam problemy z agresywną ekspansją, ja muszę polecić chyba humanistyczne idee, a potem dopełnienie zrobię tak czy siak z Influence Ideas, żeby mieć jeszcze więcej relacji dyplomatycznych. A jeżeli idzie o relacje dyplomatyczne, to muszę wykombinować, jak zdobyć Petrę jako Polska, bo to jest chyba jedyny monument w najbliższy nam, który dodaje te relacje. Pozostałe są gdzieś tam w Indiach i Azji, a w ogóle nie chcę się tym zajmować. Nawet na tronie mołdawskim jest Piast. Co za... Dobra, poprawmy relacje i wymuśmy tą Unię. No i stało się. Na Francji użyję Alt F4. Oho, buntownicy w Wiedniu. Takich buntowników trzeba koniecznie ścisnąć, bo jeżeli zdobędą stolicę, minie, nie wiem, 2 lata czasu, no to stracicie Unię personalną, więc bardzo wam zależy na tym, żeby przestali istnieć jak najszybciej. I w sumie ciekaw jestem waszego zdania na temat Alt F4 w takich dłuższych kampaniach. Czy sami to stosujecie, czy macie problem, jeżeli ktoś to stosuje, ale na przykład tego nie mówi wam, czy może to, że mówię, że używam tego Alt F4 jest spoko dla was i nie widzicie w tym problemu. Żebyście się nie frustrowali, że o, coś mi łatwo przychodzi i tak. W większości kampanii już nawet nie używam tego Alt F4, bo mi się po prostu nie chce. To już jest pewien taki poziom grania, gdzie coś, co chciałem najwięcej w tej grze już osiągnąć, to osiągnąłem. Nawet mi się nie chce używać tego Alt F4, żeby przeładowywać grę. Powiem wam szczerze, bardzo często. Co pamiętam, że było już raz na streamie, że miałem okazję mieć Francję na Unii Personalnej. Nie, sorry, nie Francję, tylko Rosję. Miałem mieć szansę na Unii Personalnej już dużo wcześniej, ale mi się totalnie tego nie chciało. I w momencie, kiedy weszedł nasz Piast na tron,
po prostu olałem sprawę, nie rościłem sobie tronu i trudno. Tam był władca chyba 60 też parę lat. Ta gra robi sobie ze mnie jaja. Piast na tronie Rosji i to już możemy lecieć z wojną. Nawet się nie zastanawiam, lecimy z tą wojną od razu. Tym bardziej, że widzę, że są wycieńczeni po wojnie z Osmanem, stracili sporo terytoriów, wypuścili jakiś kraj i toczą teraz wojnę z Litwą, co też jest mi w sumie na rękę. Declare war, claim throne, o i Szwecja nam pomoże. No dobra, straciłem roszczenia do tronu Francji, może kiedyś nam się jeszcze je uda zdobyć w przyszłości. Czyli w sumie można powiedzieć, że gram bez Alt F4. No i widzicie, to jest moje lenistwo podczas robienia osiągnięć. Przecież mam czas do 1800 roku, raczej jest spora szansa, że ponownie nam się powtórzy taka sytuacja. Tylko teraz z Francją trzeba będzie poprawić jakąś mocną relację za jakiś czas. Oby mnie nie uczynili rywalem, bo będę miał przerąbane, nie będę mógł żądać tronu kolejny raz. No, z moimi sojusznikami, a w zasadzie uniami personalnymi, to ta wojna raczej to tylko formalność. Rosja jest mega słaba, ale przynajmniej powstała, prawda? No i Rosję zdobywamy, nawet nikogo przy tym nie wkurzamy za bardzo, więc Rosja staje się naszą unią personalną. Problem jest taki, że no, w międzyczasie przepadła mi szansa na Hiszpanię, ale mam tutaj już taką agresywną ekspansję, że rzeczywiście te unie są mega ciężkie do utrzymania. No zobaczcie, 109 punktów agresywnej ekspansji i wszystko już mam na maksa poprawione u Anglii i jeszcze nie mogę sobie pozwolić na to, żeby czuć się tutaj bezpiecznie. Trzeba coś jeszcze z tym zrobić, ale nie mam za bardzo co. No jakby to powiedzieć, spory kawałek świata mnie nienawidzi, dosłownie. I możemy mieć z tym problem, bo już nawet na mnie nie głosują. Przyłączam jeszcze wszystkich moich kupców na poprawianie relacji w danych regionach, bo chyba tylko w ten sposób jakoś tutaj zadziałam cokolwiek więcej. O, koalicja nam zniknęła, jak fajnie. Zawarłem sojusz i będę polował na kolejne dwa kraje, na Brandenburgię oraz Saksonię. Dodatkowo Litwa dołączyła do rodziny Piastów i mamy naprawdę wyjebisty napis. Ale tak jak mówiłem, mam taką agresywną ekspansję na razie w całym tym moim regionie, że muszę poczekać na jej zbicie, inaczej każda unia, którą przejmę, i tak ją stracę potem. A prawie straciłem Holy Roman Empire. Litwa jest krajem katolickim, jest w bardzo blisko chrę, więc dużo agresywnej ekspansji u niej byśmy nabili. W sumie też już nie za bardzo potrzebuję floty wojennej, jeżeli mam być szczery, więc ją rozwiązuję i na jej miejsce zbudujemy jakąś flotę handlową. Dobra, potrzebuję wojny, żeby zachować moją unię nad Rosją, bo dosłownie wszystko co mogłem to zrobiłem i Rosja jest troszeczkę nielojalna wobec mnie, a nasz władca, że tak powiem, jest dość stary, więc trzeba się go pozbyć jak najszybciej. To znaczy nie, inaczej, on umrze po prostu. O! A i tak planuję wojnę z Imperium Osmańskim, więc możemy chyba zrobić tą misję. Aha, to ja musiała być pierwsza wojna, którą wypowiem. No to trudno, nie zrobię misji dla szlachty. Nie udało się. No to zjadamy przy okazji część Permu. Mogłem go wezwać w sumie osobno do tej wojny. No i już to się prezentuje troszeczkę lepiej. Oby teraz Rosja nam tutaj kolonizowała Syberię. W rejonie Gdańska zrobiłem Trade Company. Pobudowałem też następujące ulepszenia w obu regionach pruskich. No i rozbudowałem wreszcie sukiennicę do kolejnego poziomu. O, dobra, jest kupiec, już myślałem, że coś się popsuło. Daje nam to zwiększenie naszej siły handlu oraz zwiększa produkcję w Krakowie. A jak wszyscy wiemy, niestety dopiero w erze oświecenia będziemy mieli tutaj węgiel. Udało mi się wrzucić Augusta Piasta na tron Brandenburgii. Tutaj jest 53-letni władca, więc jest spora szansa na to, że przejmiemy za chwilę tutaj władzę. W międzyczasie na Litwie cały czas nie ma następcy. Dobre pytanie, kiedy ja będę miał wojnę religijną w Holy Roman Empire? Bo na razie jej nie mam. Już jest 87, bardzo późno. W sumie jak tak patrzę, to mam kilka tych centrów tak blisko, że mogę się ich w zasadzie pozbyć łatwo, więc pójdę po to i będę nawracał te pomniejsze państwa. Już teraz poprzez wojnę, żadnych za nic terytorialnego nie będę robił, tylko i wyłącznie wojna i nawrócenie prowincji. Gorzej, że jedną prowincję to ja mam. shit. I 51 lat i narodził się następca. No to mała wojenka w Holy Roman Empire, żeby ponawracać trochę tych księg. O tak, no to przyszedł czas na Szwecję. A nuż się uda, 53 lata. Jest na to szansa, że wpadnie wojna pomiędzy Hiszpanią i i co? No nieważne, ponawracajmy ile mogę tych krajów z mojego regionu na jedyną właściwą religię. No i wreszcie Improved Relation wskakuje nam. Mamy też idee humanistyczne wreszcie skończone. I to powoduje, że troszeczkę szybciej będziemy zbijali agresywną ekspansję. Tak
5 punktów rocznie, to jest naprawdę sporo. I teraz ciekawe, czy dostanę Hiszpanię i Szwecję, czy nie dostanę? Ze Szwecją mam jeszcze 3 lata pokoju i w nią wchodzę, bo jednak wojna o sukcesję z Hiszpanią to tak średnio najeża dla mnie. No to czas na... Ale jak Francja? Och... No nic, trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. Litwę mamy na sojuszu? Tak, no to Litwie każmy zerwać sojusz ze Szwedami, bo będzie jeden kraj mniej. A my wchodzimy, potężna polska armia. Dobra, Francji osobno nie wzywamy. No Francja trochę mnie zawodzi, jej wojska gdzieś sobie tam polazły do Rosji czy gdziekolwiek, nie wiem w sumie na gdzie są. O, tutaj, dobra. A ja sobie tak wchodzę, okupuję co chcę. Muszę przyznać, że już to jest fajne, że teraz mam perspektywę grania na nowszym patchu, tym 1.33, jak i patchu 1.32 teraz. Jednak na 1.33 jest ciężej, jest definitywnie ciężej. Nawet może, nie wiem, zrobię sobie jakąś kampanię na streamach, żeby rozegrać na poziomie Very Hard i sobie zobaczyć, jak tam boty sobie poradzą. Chociaż na Very Hard to głównym przeciwnikiem jest to, że po 1600 ta gra jest niegrywalna, bo tak duże liczby się tworzą w tej grze, ale warto będzie zobaczyć. Jej, u mnie jest Global Trade, czuję się taki doceniony. Kim jest Maciej Sędziwój i czemu daje mi te punkty? Ale go biorę. Dobra, od Francji, szczerze mówiąc, to tak, chcę, żeby na pewno ze mną zakończyli rywalstwo. A czy chcesz, by zwrócili prowincję Anglii? Nie, nie chcę, bo to dużo agresywnej ekspansji. Chyba, że w jakiejś innej wojnie, zobaczymy. Na pewno chcę zakończyć to, żeby byli moim rywalem. Zadłużmy ich dodatkowo, bo będzie miał mniejsze wojsko, będzie łatwiej pokonać Francję w przyszłości. No i kolejny Pokémon, znaczy Unia, do kolekcji. LOL! Hiszpania za darmo! Bez wojny, bez niczego, wpadła, yeah! No, czasem taki fuks na tyle podbitych krajów, bo w zasadzie wszystkie do tej pory podbijałem. To jest jedyna Unia, którą dostałem w sposób, no, randomowy, pokojowy. Niesamowity. Ile ona ma wojska? A jednocześnie, no, ja mam piastów już na terenie Brandenburgii, no ale byliśmy blisko 50 lat i dopiero następca się narodził. Szkoda. I obecnie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Unii. Jeszcze dwie. Dobra, no to kolejne kraje, to myślę, że już nie będę trzymał ze wszystkimi krajami, które mają piastów na tronie, czyli Brandenburgią, Francją oraz w sumie z Litwą też rozwiążę moje relacje sojusznicze. Litwę odetniemy za chwilę od Imperium Osmańskiego, stoczymy z Osmanem wojnę, a Litwa będzie takim naszym celem, no, żeby ją zaatakować od razu w momencie, w którym tylko nasza dynastia będzie miała pusty tron albo słabe roszczenia do tronu u następcy. What the fuck? Dziedzic umarł? Nie mogę! Dziękuję. No i skończył nam się okres pokoju z Brandenburgią i wchodzimy w nią bez większego problemu. Taką przewagę mamy, że nawet nie ma sensu już pokazywać tej wojny, może jeszcze Czechy sobie zjem, jakieś inne kraje też tutaj będą, to może ponawracamy je, jeżeli się uda nam. Co za pech, większość to kraje katolickie. Wreszcie pozbyłem się tych wszystkich głupich centrów nawracania moich prowincji, bo zaczęła się era absolutyzmu. Co prawda mało podbijałem w tej poprzedniej erze, bo jednak skupiałem się na zdobywaniu tych unii personalnych. O, kiedy tu straciłem claima? No nic, nieważne, mamy wojnę, więc to już nic tak naprawdę nie zmienia. Nie mam wojny religijnej i chyba mieć już nie będę. Ale czy to spowoduje, że na przykład mogę, nie wiem, niektóre kraje zmieniać decyzją mimo wszystko? Znajdą prawdziwą wiarę? No niestety nie. Przy okazji wreszcie skończyłem sprawę czeską i zniszczyłem ten kraj. To sobie nagrabię teraz. XD Brandenburgia miała Ansbach na Unii, więc siłą rzeczy mam już 10 Unii. Achievement zdobyty. Affix Legacy. A dynastia Piastów znowu zmieniła kolor. Od czego to zależy? No ale nie ukrywam, że moim takim klejnotem w koronie, wisienką na torcie byłaby Unia nad Francją. Więc teraz trzeba będzie czekać, aż zdarzy nam się jakaś taka okazja. A w międzyczasie, nie wiem, może podbiję cały ten obszar dla siebie albo dla Austrii i Brandenburgii. Czyli mam na myśli resztę prowincji Holy Roman Empire. Jestem cesarzem, co mi w tym przeszkodzi? Chyba już nic. Polecam też zobaczyć ten odcinek, w którym potężna Polska wypycha Imperium Osmańskie totalnie z Bałkan, a Konstantynopol staje się Carogrodem. Dużo bitew i nie było aż tak łatwo, jak mogłoby się wydawać.